Witajcie. Tym razem nie będzie poszukiwań, choć temat jak najbardziej związany z wykrywaczem. Otóż pewnego razu, brodząc sobie beztrosko w jednym z okolicznych jezior komercyjnych, natrafiłem na nie lada sygnał. Możecie mi wierzyć lub nie, lecz na pierwszy rzut oka myślałem, że to rowerowy łańcuch. Dopiero po chwili dotarło do mnie, że taki kolor może mieć tylko srebro, które trochę leżało w wodzie. Ten czarny nalot to nic innego jak siarczek srebra. Powstaje on na powierzchni srebra w kontakcie z siarkowodorem zawartym w powietrzu tudzież wodzie. Na zapięciu można dostrzec wybitą próbę metalu 925, czyli 92% srebra. Szczególną uwagę zwraca splot łańcucha. Splot królewski, inaczej zwany bizantyjskim, wybierany głównie przez panów. Wykonuje się go z ogniw połączonych ze sobą w szczególny sposób. Każde ogniwo bowiem przechodzi przez cztery następne. Dzisiaj postaram się nadać mu dawny blask. Najprostszym domowym sposobem na pozbycie się czarnego osadu jest przygotowanie kąpieli składającej się z soli lub octu. Jednak w tym przypadku będę potrzebował większego kalibru. Po kwadransie kąpieli w konserwo, na chwilę do czystej wody, solidnie płukam. Szczotka z miękkiego włosa dedykowana do monet okazała się mało skuteczna. Kiedyś omyłkowo kupiłem tarczę z gumowymi włoskami. Firma Dremel dedykuje ją do stolarstwa. Ale czy wiecie, że świetnym sposobem na usuwanie nalotu może okazać się zwykła gumka do mazania? Efekt był widoczny już po chwili. Niestety tarcza wytrzymała tylko dwa powtórzenia. Na koniec polerka i mycie w paście do zębów. Widoku czarnego zlewu wam oszczędzę. Projekt oficjalnie uznaję za zamknięty. Wszystko poszło tak jak zaplanowałem. Choć nie jest problemem dla bystrego oka dostrzeżenie pewnych niedociągnięć. Łańcuch po czyszczeniu waży niemal 84 gramy. Jego grubość to 4 mm, a długość 66 cm. Ostatnia próba. Podobno srebro po długiej ekspozycji na warunki atmosferyczne robi się kruche i można je łatwo zerwać. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to sprawdzić. Ciężarek metalowy o masie 6 kg zdefiniuje, czy ten łańcuch nadaje się do noszenia. Nie mam wątpliwości, że testy wypadły celująco. Łapka w górę, jeśli się podobało.